Katowice w II Rzeczypospolitej to temat 14. Katowickiej Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji 149. rocznicy uzyskania praw miejskich. Podczas wydarzenia dyskutowano m.in. o Katowicach w okresie międzywojennym. Omówiono środowiska naukowe, artystyczne i pedagogiczne na Górnym Śląsku. Będzie to rodzaj dyskusji nad naszą pamięcią i także niepamięcią tego wszystkiego, co się wokół okresu dwudziestolecia międzywojennego skupia, tego okresu II Rzeczpospolitej. To temat, który wielokrotnie był przedmiotem rozważań naukowych, badań, źródłowych studiów i myślę, że dzisiaj nadszedł czas, żebyśmy spróbowali dokonać czegoś, co nazwałabym podsumowaniem, pewną syntezą, taką jak my tu i teraz, dzisiaj widzimy, postrzegamy, oceniamy, wartościujemy te sprawy. Spotkanie o charakterze naukowym kierowane było do wszystkich zainteresowanych historią stolicy województwa. Muzeum właśnie ma tę wielką zaletę, że potrafi ściągnąć tutaj nie tylko samych uczonych, ale również miłośników historii, miłośników Katowic, ludzi w ogóle zainteresowanych. I dlatego sądzę, na tym też również polega donosłość tych konferencji katowickich, że one potrafią wychodzić poza ścisłe środowisko naukowe. Jak przekonują uczestnicy paneli dyskusyjnych, o historii warto pamiętać. Kiedyś mówiono, że jest nauczycielką życia. Dzisiaj mówimy, że sięgamy do niej naszą pamięcią, żeby określić naszą tożsamość dzisiaj. Żeby określić to, czym my dziś jesteśmy. I tego bez sięgnięcia wstecz raczej zrobić się nie da, bo wtedy robimy się płascy, dwuwymiarowi. A jednak lepiej, gdybyśmy mieli jednak trójwymiarowy aspekt widzenia spraw. Teraźniejszość wyrasta z historii, nie można jej zrozumieć bez historii. I stąd to nasze zagłębienie zawsze w historii, po to, aby lepiej móc zrozumieć teraźniejszość i ją ogarnąć. Dwa dni konferencji zakończono wykładem dr Agaty Bryłki poświęconym reklamie w międzywojennej prasie katowickiej.